Hej, cześć, siemano wszystkim, ludzie z tej strony Xizer, witam w kolejnym odcinku, moi drodzy, z fazmofobii, jeżeli chodzi o takie challenge. Tutaj wczoraj, kurczę, fajny komentarz pan Daniello zostawił, czyli ogólnie rzecz biorąc, już wam przeczytam, o co chodzi, czyli po prostu, że na kole losujemy, kurczę, mapę, ilość dowodów od 3 do 0, plus ilość sanity i jakie tiery przedmiotów mamy. Także zobaczymy. No i co, moi drodzy? Tutaj przygotowałem sobie spina. Proszę bardzo, pod mapy, moi drodzy. Także po prostu sobie klikniemy, będziemy sobie wypełniać tutaj, jeżeli chodzi o właśnie, wiecie, jeszcze tutaj itemy, jeżeli chodzi o tier, o sanity. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jeżeli oczywiście odcinek się wam spodobał, pamiętajcie o lajkęcie w górę, o subskrypcji na kanale, komentarzu, moi drodzy. I my lecimy z mapką, moi drodzy. Także spinujemy, zobaczymy, co nam wylosuje. Tutaj koło nasze cudowne. Point Hope. Boże, okej. Mamy szkołę, moi drodzy. Tak się cieszę właśnie jak ci w tle. Super, moi drodzy, szkoła. O. A myślałem, że to będzie fajny odcinek, moi drodzy. Okej, szkoła. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Ja tu aż powstanę, żebyście bardziej mnie widzieli w kamerce. Teraz tak, moi drodzy. Tutaj sobie oczywiście edytujemy. No i początkowa psychika. 0, 25, 50. Okej, czyli tak, sobie weźmy na kole, sobie tutaj zapiszę. Zaraz to wszystko zobaczycie, moi drodzy. 0, 25, potem jest 50, tak? Tak, 50, 75, 100. Także 50, 75 i 100. No dobra, tak to mamy, rzeczywiście. Także losujemy, moi drodzy, sanity, które będziemy mieli od początku gry dostępne. Także mamy tutaj wypełnione 0, 25, 50, 75 i 100. Także spinujmy, zobaczymy, co da. Z ile sanity zaczynamy sobie gierkę, co? O, chyba będzie fajnie całkiem. No 75 sanity, no dobra. Nie jest to źle, nie jest to źle. Okej, nie jest źle. 75 sanity, dobra. Okej, okej. Czyli 75 sanitki sobie ustawiam. Tutaj sił pigułek to nie, głównie chodzi teraz o co głównie? Teraz, moi drodzy, musimy sobie tier przedmiotów jeszcze tylko. I to wszystko chyba, tak? Czekajcie, mamy tak. Mapę mamy. Ilość dowodów jeszcze. A, moi drodzy. Dobra, czyli 3, 2, 1 albo 0. Okej, czyli najpierw sobie, dobra, 3, 2, 3, albo 0, 1, 2, 3. Dobra, okej. Także tak jak tutaj mam ustawione, moi drodzy, sanity 75. Teraz, moi drodzy, losujemy sobie właśnie, kurczę, co? Ilość dowodów. Także spin, zobaczymy, ile dowodów będziemy mogli dostać od danego duszka. Okej, okej, jest chyba, proszę, dobij do dwóch. Nie dobiję do dwóch. Jeden, czyli jakbyśmy na obłędzie grali, moi drodzy, okej. Czyli tutaj ustawiamy sobie, moi drodzy, dowód 1. Gdzie my to mamy? Długość polowania, ileż do dostępnych dowodów 1. No i nam został, moi drodzy, tak właściwie to już wszystko jest gotowe, tylko tier po prostu przedmiotów teraz, moi drodzy, nam został. Ale tutaj wam udostępnię jeszcze, czyli tier przedmiotów, czyli albo po prostu 1, albo 2, albo 3, moi drodzy. Także, ale ja ty. Tylko w sumie nawet nie mam trzeciego tiera przedmiotów. Niektórych mam, o właśnie. Także zobaczymy, na ile nam to pozwoli, że tak powiem. Zaspinujmy i zobaczymy w ogóle, czy trójkę by wylosowało. Jak tak, to biorę najlepsze, jakie mogę mieć. Okej, okej, mamy trzy. Czyli wezmę takie, na jakie mnie stać, jeżeli chodzi o moje najlepsze możliwe, moi drodzy. No i dobra, mamy wszystko. Tier 3 itemów, psycha, wszystko jest, moi drodzy. No dobra. Także tak to się prezentuje nasze koło. No itemów trzeciego poziomu jakoś mega niesamowicie nie mam niestety. Ale mogę zaupgradeować sobie Spirit Boxa oczywiście, także bardzo fajnie. No dobra. Mamy full ekwipunek, taki jaki powinniśmy mieć. Mamy niestandardowe, tak jak było to ustalone, czyli psychika to jest 75. Dowody no 1. Tier trzeci itemów, czyli u mnie no tier tak drugi niestety. No i szkoła. Ja, no co? Zastosuj, moi drodzy, i lecimy z gierką. Pamiętajcie, jak chcecie jakieś różne challenge jeszcze wymóc, możecie dać pomysł w komentarzach, bo tutaj Daniello bardzo fajnie. Dziękuję bardzo za komentarz, który bardzo tutaj fajny był, jeżeli chodzi o to. Bardzo mi się spodobał pomysł, dlatego dzisiaj od razu go realizuję, moi drodzy. No i co? No i kurczę, lecimy tak właściwie. No, psycha mamy 75. Nie chcę sobie na razie oddawać pilcami, żeby nie było. Aparat? Nie no, parabolik musimy wziąć sobie ewidentnie. To. No i dobra, chyba lecimy. Eva Rhodes. Okej, okay, paranormalne zjawisko, świeczka i ten, no. Zobaczymy, jak nam pójdzie, moi drodzy. Zobaczymy, ja nie obiecuję tutaj jakichś fajerwerków, oczywiście. Jeżeli ktoś się w ogóle z wczorajszym odcinkiem nie zapoznał, to zapraszam serdecznie, ponieważ była jedna gierka, gdzie dostałem ostrego zawału. Czekajcie, jest jeden problem, zawsze mnie denerwuje ogólnie kamerka. Jeżeli chodzi o to, że tutaj mi ucina
Jak to się ucina, czekajcie, jakie to mam zrobić tutaj? Nachylenie? O, może tak. Zastosuj. No, chyba jest podobnie, ale dobra, nie będę tutaj narzekał. Mamy headlighta, więc spoko. No i dobra. I co, ciśnienie, moi drodzy? Wiem, że chyba mamy cursed object jakiś. Chyba. Albo nie. Mamy lustro, no, I mean. Możemy sobie zobaczyć w lustro najwyżej, ale... No, za tym, że to mi to, moi drodzy, nie będę ukrywał, nie powie. Widzimy jakąś tablicę obrysowaną po prostu najzwyczajniej na świecie czerwonym graffiti, jakby, także... Za dużo to mi to nie robi, nie będę ukrywał. By się przydało odpalić światło, skoro taką, wiecie, o tam parę psychiki mniej, to fajnie byłoby, myślę, że warto właśnie tutaj, wiecie, jednak... A, po drugiej stronie jest. Myślę, że warto byłoby właśnie tutaj, wiecie, kurczę, działać od razu ze światłem. Także mówię, możecie sobie jakoś, moi drodzy, tutaj to bardziej tutaj customizować, jakby, że tak powiem, ten tryb. Możecie pisać w komentarzu, co byście chcieli kolejnego zobaczyć, jakiś challenge taki śmieszny właśnie. No bo to jest spoko rzecz ogólnie, spoko sprawa całkiem. Tu jest takie coś podobnego, patrzcie. No ale chyba to nie jest takie to miejsce, co? Kurczę. Już użyliśmy trochę lustra, więc trochę nie chcę zbytnio kastować go, ponieważ psychika mówi sitting. Ty gdzie jest światło, halo? Excuse me? Okej. To jest hunt? Ona wyszła stamtąd, ty. To jest demon jakiś, moi drodzy? To możliwe, że jest demon, moi drodzy. Okej, okay, well. O kurwa, żem kliknął. Przepraszam bardzo, moi drodzy. To z wrażenia chyba tylko. Dobra, mamy demonia z tego chyba. Myślę, mam też ta psychika, jednak użyliśmy tego. Nie, może nie mówię, że demonia z tego, bo wyjdę na debila. Ale rzeczywiście wyszła z tej klasy. Nie z tej klasy, sorry, z tamtej kolejnej tutaj. Dobra, demon ma ultrafiolet albo coś takiego też. Odkuśmy sobie tu. O, tym rzuciła? Nie, to super, nie wiem czym ona rzuciła. Wolę nie ryzykować, ale jest to ten pokój, rzeczywiście. No dobra, moi drodzy. Idziemy, kurczę, ja chyba ze smażem od razu, wiecie, bo trochę się cykam. A jest rzeczywiście szansa tutaj zrobienia perfekta, bo też nie wiem. Kolega też chyba nie pisał ogólnie, trzeba po jednym przedmiocie brać, bo tutaj wziąłem full EQ ogólnie rzecz biorąc. Bo tam nie miałem, kurczę, panie Danielo w komentarzach, czy po jednym itemie, więc wziąłem wszystko ogólnie póki co. Mówi, możemy sobie, że tak powiem, tutaj to jakoś tam, wiecie, zmieniać jakoś te właśnie zasady jak coś. Ile mam psychy w ogóle? Tak 50 psychy. No ciekawe, no nie jest to żaden szybki duch, nie? Nie jest to na pewno Revenant, nie jest to Deus. Moroi chyba też by raczej bardziej biegał już. Raichu raczej też nie Huntu, no taki Normi Norman, nie? Jeżeli chodzi o pana demona, to on ma dowody takie jak... Tutaj ma co? Spirit Boxa? Nie, pismo. Zobaczmy, na razie miejmy zaznaczonego demona. Mam jeden dowód, pamiętajmy o tym, że mamy tylko i wyłącznie jeden dowód dostępny. Więc jest to main shit jednak taki, jednak tutaj jednak. Ja biorę sobie od razu dwa w ogóle kruce, moi drodzy, jak zauważyliście, ponieważ lekko się cyka mnie. Okej, no teraz widziałem, że sobie ładnie tutaj rzucasz, także spoko. O, ale nie będę double zdjęcia robił, bo I don't know man. Okej, mamy tutaj elegancko rozstawione itemki. W sensie kruce itemki. Dobra. Także nie boję się, że jakoś schantuję immediately, ponieważ są to jednak krucyfiksy, więc liczę na to, że rzeczywiście ujdę z życiem póki co. No dobra, na razie sobie nie będę psychy uzupełniał, żeby nie było, wiecie, że cheatuję coś takiego, bo do końca nie zostało to dociągnięte, czy ja mogę w ogóle pilsy na psychikę brać. Także troszkę nie wiem. Jestem tutaj lekko zagmatwany, że tak powiem. Więc tak, mamy freezing, to. Bierzemy od razu te dowody, te itemki, ponieważ no mówię, no... Kurczę, no cholera wie, no demon mi w głowie od razu, ale wiadomo, że też psycha nie była duża. Ale wiecie, myślę, że warto iść tą pierwszą myślą i realizować właśnie to. Czyli wziąć te itemy głównie pod demona i sprawdzić w razie W, czy coś ciekawego będziemy mieli. Overall. Tutaj na dwie księgi chyba bym musiał grać. Jedna tutaj, o. Can you knock at the window, please? Can you... O, tutaj move the door, to średnio.
Okej, temperatura, o kurde, rzucił od razu pismem. Czy my gramy na takim trybie, który już o, rzeczywiście jakby pozwala mi wykreślić to pismo? O ja cię pierdzielę, moi drodzy. To jest dobre pytanie w sumie. Tego nie wiem. Czemu ty tak rzucasz? Kurde, wariat jakiś to jest. Dobra, powiem tak. No idę po sól sobie, powiem tak. No, jest ostro i teraz nie wiem, czy on... Ale my gramy chyba na takim trybie, że rzeczywiście możemy wykreślić raczej to, moi drodzy, bo to nie jest żaden hardcore ani nic takiego. Także może to jednak nie jest demon demoniasty, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że mogę tak zrobić na niestandardowym, chociaż nie wiem. Nigdy nikt mi nie mówił o tym, jak to działa na niestandardowym. Wiemy, że na koszmarze to działa tak rzeczywiście, że... po prostu na koszmarze i na profesjonalnym, przepraszam bardzo, na koszmarze i na obłędzie jak rzuci to nic nie znaczy, jak gramy na profesjonalnym, na średnim, na amatorze to rzeczywiście możemy sobie uzgodnić, że jak rzuci to możemy śmiało sobie wykreślić, nie? Ale na wyższych trybach trudności to nie ma totalnie żadnego znaczenia, tylko my gramy na małym poziomie trudności, jest jeden x mnożnik, nie? Tak właściwie. Oj, moi drodzy, te kruce się jarają fest, nie? Zrobię sobie oczywiście zdjąć go. Bo ogień się pali. Rozłóżmy sól, tak tutaj nawet w wyjściu, jedną, w razie co jakby nas gonił. Może jest to jakiś wraj finiusz też, nie? Can you step in the salt? O które drzwi on otworzył? Czekajcie, weźmy sobie IMF-a szybko. Tutaj chyba drzwi jakieś są, nie? Ulala, ale tam jest ostro, moi drodzy. Okej, zrobię sobie zdjęcie. Właśnie tak jak zrobiłem. Okej, okej, mamy fingerprinty. Actually, moi drodzy, są to... Bardzo kocham UV sticka. To znowu nie wyszło? Wyszło, okej. No dobra. Naszym dowodem, no unlucky, no perfekta. I tak by nie było perfekta, bo nie mamy kości, moi drodzy, więc to tylko wiecie, zobaczymy jak nam pójdzie overall, ale... Okej, stepną sobie. Mamy zdjęcie Duka Questa, nie? Powiem wam, że no nie wiem do końca, czy ja chcę kampić pod zdjęcie Ducha. Szczerze chyba nie. Po prostu zróbmy full zdjęć sobie i teraz tak. Ładnie stekujesz. Jest to możliwy obejk, jak najbardziej. Weźmy spirit boxa, zobaczmy. Nie no, jest sens? No nie no, nie ma sensu, bo ultrafiolet jest na... Okej, sprawdźcie, że to nie jest mimik. Chodźmy po ewident... No Gorio nie może być, nie ma opcji nawet takiej. Mimik może mieć, wiadomo, kurczę, jednak te swoje pasywne orby. Także jest to fakt tutaj, nie mit. Fakt, nie mit, moi drodzy. Fakt, nie mit, fakt, nie mit. Kurczę. Zobaczymy, ciekawa gierka naprawdę. Biorę dwa smacze od razu w ekwipunek. To idziemy po prostu zobaczyć, co się dzieje, nie? Bo tak ciekawe, no ten rzut pisłem, nie? Jakby... Ajajaj. Będę rozmyślał, bo naprawdę bardziej, no to pod demona mi pasowało, nie? Te fingerprinty. Także troszkę, kurczę... Jest zagwozdka mała. Jest mała zagwozdka. Tylko może skoro rzeczywiście jest jeden dowód, to ten rzut pisłem ducha nic nie znaczy, nie? Czy ja widziałem orby, moi drodzy? Jest to mimsztor, tak? Czy ja nie ustawiłem, moi drodzy... Dowodu? Nie no, ustawiałem, tak? Ustawiałem chyba, mam nadzieję, że dowód. No dobra, jest to raczej mimik. Mamy orby tutaj, actually, więc... Jest to mimik, moi drodzy. No ewidentnie jest to mimik. Chodźmy jeszcze zrobić side questa jednego. No nie, ilość do... tak, ilość dowodów na pewno zmieniałem na jeden, to for sure. Także trafiliśmy, moi drodzy, mim sztora, kurczę, jednak. Proszę, proszę, kurczę, wow. Tak, bo jestem pewny, raczej przekonany tutaj, że zmieniałem ilość dowodów na jednego. Tylko i wyłącznie dowoda. Jednego dowoda, wiecie o co chodzi. Jednego dowoda zmieniałem. Dobra, weźmy sobie tutaj oczywiście jeszcze elegancko te świeczuszki, moi mili. Żeby te sidequesty zrobić, perfekta nie zrobimy niestety. Wątpię, że mi się by chciało szukać, wiecie, jakby po całej szkole pierdzielonej kości. No szanujmy się, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Nie no, kurczę, taka mapa nam się trafiła, że... O Jezu, przestraszyłem się tego, ja pierdzielę. Statyw. No dobra. Też to zdjęcie jedno takie niefortunne, że akurat zniknął ten fingerprint, nie? Możemy poczekać sobie na Hunta i zrobić jakiś content najwyżej, nie? Jakbyśmy chcieli się z nim gonić jakoś mega niesamowicie. I się jemy w zdupy. A, zgasił już dom, okej, bardzo fajnie. To zdjęcia ducha i tak już nie zrobię. Doesn't matter what tego typu.
A bo dzisiaj opowiastki w ogóle nie było. Ja cię pierdzielę. No ogólnie tak, dzisiaj był zapierdziel w robocie, jakby ktoś pytał. Jak kogoś by to was interesowało. Stamtąd sobie lecisz. Także był zapierdziel w robocie ogólnie rzecz biorąc. Troszkę się działo. No ale szybko chociaż minęło, tyle dobrze, nie? Dobra, ja zrobię tak. Chowamy się tutaj, prawie co uciekniemy jakoś, powiedzmy. Nie wiem, jest to odpędzanie, więc nie wiem, kogo on może udawać. No i co, wiecie? 8 godzin odbimbane, jutro wizyta u kardiologa. Zobaczymy, jak to będzie. Co mi pan kardiolog powie. Jestem ciekaw fest ogólnie rzecz biorąc, no... Takich kulminacyjnych rzeczy to nic się jakoś nie działo, moi drodzy. Dużo przejść strasznie dzisiaj miałem. Więc troszkę jestem styrany, nie powiem, lekko się czuję zmęczony. Dobra, moi drodzy, to potrwało szybciej niż się spodziewałem, bo po pierwsze mieliśmy szczęście, że jest to mimik, a po drugie mieliśmy szczęście, że jest to tak blisko, jeżeli chodzi o spawna, a to jest chyba szkoły jednak, nie? To nie zrobię remontu, ha, moi drodzy, a mogę w drugą stronę, bo tak dzień bez remontu trochę dzień nieudany. O! O, bardzo ładnie, chociaż taki, moi drodzy. Także dobra, no okej, zobaczymy, czy mam rację z tym mimikiem. No bo raczej zaznaczyliśmy tam ten dowód jeden, nie? Także dobra, let us escape. No, kości nie znalazłem i tak, ale myślę, że jak na pierwsze podejście takiego challenge'u, to całkiem chyba nieźle mi poszło. Hej! Wcale nie przez to, że akurat duch farciarski się trafił, co? Tak, był to mimik, moi drodzy, nice. Brawo, no i kurczę, także no cóż. Tak mieliśmy ustawione, nieprawdaż? Czekajcie, sobie sprawdźmy, żeby nie było. Poczekała psychika 75, bardzo dobrze. Dowód mieliśmy... jeden, tak, także jo, dowód jeden, no tak, no dobra, wszystko się udało tak, jak chcieliśmy, żeby się udało. Także moi mili, ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że oczywiście odcina się wam spodobał, jeżeli tak, pamiętajcie o lajknięcie, jeszcze raz subskrypcji, komentarzu. Właśnie możecie dać komentarz, jaki byście chcieli kolejny, albo czy mam po prostu ten jakby repeatować, tylko na przykład z użyciem tylko i wyłącznie jednego przedmiotu, w sensie, że wiecie, tylko na liście jeden przedmiot, plus... rolowanie właśnie, że zdjęcie trzygwiazdkowe równa się wzięcie przedmiotu ze spina. Możecie dać znać taki plot twist jeszcze w tego challenge'u, w tym co właśnie teraz robiliśmy. No i ja się żegnam z wami, trzymajcie się, do następnego i pa pa!